Powiedz mi, drodzy, jestem Dizisowski i zawsze chciałem użyć tego zwrotu. Mam dzisiaj dla was nietypowy horrorek. Już na tym kanale pojawiła się jedna produkcja od osoby odpowiedzialnej za tę grę i było to Exposure, które spodobało wam się m.in. ze względu na swoją niecodzienną grafikę. I z tego co mi wiadomo, to podobnie będzie tutaj, czyli w Disconnected. Oczywiście mam nadzieję, że zostawić jakąś kibicowską łapeczkę w górę, no najlepiej tak z 10 tysięcy. Taktyczny bekon w komentarzach pod filmem, a w opisie macie link do naszej nowej grupy facebookowej dla widzów. Serdecznie was na nią zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie się tam ładnie integrować. Ja teraz postaram się zintegrować z dziewczyną, z którą mamy się tutaj niby spotkać, a raczej mamy wyruszyć na to spotkanie dopiero. Anna się pyta, czy nie chcemy się umówić. Na przykład na dziś wieczór. Z wielką chęcią, tylko czy ja mam sam odpisać? Nie, ja nie odpisuję. Oczywiście. Z wielką chęcią. Super, ponieważ mam ci coś do powiedzenia. Nienawidzę tej emotki, to jest najgorsza emotka, jaką wymyślił człowiek. Będę na miejscu o 20. Pasuje ci? Perfekcyjnie! Chciałbym wiedzieć, jak, z jakiego urządzenia oni korzystają do pisania SMS-ów, skoro im to tak wolno idzie. Do zobaczenia potem. To jest bardzo drętwa konwersacja. Brakuje tutaj troszeczkę XD. Ale zobaczmy. Kim jest Anna? I to wygląda świetnie. Niech was nie zwiedzie taka grafika. To jest fajna odskocznia od tych pseudo-fotorealistycznych gier, w których wszędzie jest wszystko takie ładne, kolorowe, czyste. A tak nie powinno być w horrorze. Horror powinien być brudny, powinien mieć domieszkę surrealizmu i wiecie co wam powiem? Wiecie co wam powiem? To jest to samo blokowisko chyba, z którym mieliśmy do czynienia w poprzedniej grze od tego człowieka. I wtedy patrzyliśmy się z góry tego bloku w dół i tam ktoś stał. Halo? Hej, jestem na miejscu. Widzę, że Anna jest bardzo rozgadana. Niestety, chyba w niczym się dzisiaj nie rozczytamy. To jest jakiś plusik dla mnie, bo przynajmniej nie będę musiał tłumaczyć ścian tekstu, mimo tego, że to bardzo lubię. Tylko, które to jest piętro? Nie sprawdziłem na domofonie nazwiska. A z tego, co widzę, to Anna chyba ma czwórkę, pod czwórką mieszka, więc udajmy się do mieszkania numer 4. To jest pierwsze piętro. A w takim razie mamy może windę czy coś? Chyba nie. To nie jest chyba jakiś wieżowiec. Może nawet lepiej, że nie ma windy. Nie wiem czemu chciałem wejść do czyjegoś mieszkania od tak. Ale zapytajmy Marka, może on wie gdzie Anna mieszka. Nie podoba mi się to. Jakiś dziwny dźwięk się pojawił, kiedy oddaliłem się od drzwi. Typowy polski blok z dwukolorowymi ścianami. Kto tu mieszka? Josephine. Aha, no, myślę, że jej już nie zastamy w domu. Naprawdę mi się podoba ten styl graficzny. Zobacz, na przykład kiedy mamy jakiś obiekt długo w kadrze i nagle przesuniemy, to on jeszcze przez jakiś czas pozostaje na ekranie. Pozostawia po sobie takie widmo. My to chyba nie mamy nic do roboty, więc spróbujmy udać się od razu do mieszkania Anny, która aktualnie nic do nas nie pisze. Nie pyta się, czemu nam tak długo zajmuje dojście do niej. Myślę, że się potknąłem. Piętro drugie. Wyżej już wejść nie możemy. Nawet jakby nas jakiś potwór z tego piętra wyrzucił, to jeszcze jest jakaś szansa na przeżycie. Kto tu mieszka? Może nikt. Oho. Ile akurat jest. Co to jest? To jest gaśnica. Się przestraszyłem gaśnicy troszkę. No tak ukuło mnie serduszko. Jestem przy drzwiach. Otwórz.
Moment, ona ciągle nie jest w domu, ale nam otworzyła drzwi. Otworzyła nam drzwi na klatce, tak? Wkrótce będę. Jeżeli nie macie w domu, to... Kto mnie wpuścił? Ktoś inny. Chcę tą gaśnicę wziąć ze sobą. A gdzie jesteś tak a propos? No, w takim razie pójdę sobie zapalić, pospiesz się. No dobra. Chodźmy zapalić w takim razie. Chyba sprintowanie nie jest takim mądrym pomysłem, ponieważ im więcej sprintuję, tym bardziej gliczuje się obraz. Tam są jeszcze jakieś drzwi, ale my idziemy zapalić sobie grzecznie. Czy to już jest ten moment, w którym coś na mnie wyskoczy? Główne drzwi są zamknięte. Jakbym miał prowadzić konwersację z taką osobą, nie strzymałbym. Nie mogę wyjść. Wiesz co, kolego, no jedno z drugiego wynika. Czemu chcesz wyjść? Przecież ci napisał, że chciałeś zapalić. Chcesz się rozłączyć? Nie, chcesz się spotkać. Czy nie? To ma takie... podwójne znaczenie. Oczywiście. Tam coś się otworzyło, tak mi się zdawało, ale... To jest zamknięte, na szczęście, to dobrze. Skoro jest zamknięte, to my tam nie wejdziemy i nikt stamtąd nie wyjdzie. Czy nie masz przypadkiem gdzieś schowanego klucza do pokoju? Może poczekam w twoim mieszkaniu, tak, to jest świetny pomysł, schować gdzieś sobie klucz, na przykład pod wycieraczką. Nie wiem, kto normalny tak robi? Przepraszam. Strasznie mnie irytuje ta konwersacja. Może to jest właśnie ten horror? Może to jest psychologiczny horror, który ma sprawdzić, jak cierpliwy jestem? Jaką tolerancję mam na ten debilizm? Anna. Grabisz sobie. Mam inny klucz. W mojej piwnicy. W jakiejś przechowalni. A, piwnica się właśnie otworzyła. No nic, no. Normalka, nie? Ale jeszcze... jeszcze potrzebujemy klucza do piwnicy. Pierwsze piętro. Dobra, idziemy tam. Z gaśnicą. A, no faktycznie, no. To jest świetny pomysł, tak jak mówiłem wcześniej. Mamy klucz? Mamy. To świetnie. Mamy klucz do piwnicy, dzięki któremu będziemy mieli klucz do pokoju. Tylko chciałem się jeszcze dowiedzieć, dlaczego my cały czas wszystko kręcimy, nagrywamy. No, piwnica wygląda uroczo. Spędziłbym tutaj całe moje życie, gdybym mógł. Ale moment, mamy klucz do głównego wejścia z piwnicy. To w takim razie, czy możemy sobie wejść do każdej piwnicy osobno? Trzecia. Ja wiem, że mam problemy z liczeniem. 4, 7, 2, 8. Ale chciałem sprawdzić, czy wszystkie są pozamykane. Raz, dwa, trzy, dobra. Dobrze, że nie musieliśmy wpisywać tego kodu, bo to by było troszkę dziwne. Gdzie mam szukać klucza? I słodkich kotków przy okazji chyba. Sprawdźmy, czy tu przypadkiem nie ma jakichś ciał. Tak na wszelki wypadek, bo to by oznaczało, że może nie jestem tu jedyny. Będę wkrótce... w domu? O? O, a to Rubin przypadkiem nie był? Nie, to chyba jakiś monitor zwykły, kineskopowy. Muszę ci coś powiedzieć, dobra, lepiej stąd już chodźmy. Nie chcę się dowiedzieć niczego więcej o tobie. Jestem tolerancyjny jak mogę, ale...
Nie mam tolerancji do potworów. Proszę, powiedz mi, gdzie jest ten klucz? Wiecie, SMS-y to jest całkiem fajna sprawa. Możemy zostawić komuś wiadomość, kiedy wiemy, że nie odbierze telefonu, no ale... skoro mamy możliwość skontaktowania się... to możemy, jak gdyby... nigdy nic zadzwonić do siebie. Zapytam was o jedną rzecz. Jakim cudem mamy zasięg w piwnicy? Ja nigdy nie mam zasięgu w piwnicy. Nigdy. Ktoś chyba rozpiął rozporek. Ja mam złe przeczucia. Pod którymś z pudeł znajduje się klucz, tak? To jest wiadro? Nie wiedziałem. Naprawdę. Człowiek się uczy codziennie czegoś nowego. Szczególnie w takich grach jak ta. Ktoś tu był? Czy dalej jestem tu sam? Okej. Gdybym tego wcześniej nie widział, to może bym się przestraszył. Może. Coraz wolniej chodzimy. Odczuwam lekki opór. Wcześniej po tych schodach sprintowałem. Dlaczego ona się mnie tyle razy pyta, czy chce się spotkać? Co się dzieje? Tam ktoś stoi. Nie. To zgliczowana kamera. Doszukuje się tutaj drugiego dna, którego chyba nie ma. Ale mimo wszystko gra mi się podoba. Cały czas spodziewam się, że coś mi wystraszy, dlatego może tak do tego podchodzę. Co jest? Jestem tutaj. To są jakieś robaczki. Co, o co chodzi? Czy się zamieniam w robaczka? Może to co powiem będzie płytkie. Może jestem słaby w interpretowaniu tego. Może czegoś nie zrozumiałem, ale według mnie główny bohater po prostu zszedł na zawał. To przez to, że lataliśmy tam i z powrotem, góra, dół, po tych schodach. Zmęczył się i był serducho pękło. Nie wiem, czy to już jest koniec. Czy już możemy się pożegnać? W każdym razie, jeżeli wam się spodobało, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Może wymyślicie jakąś własną teorię, może mi oświeci się, ale... może jest jakiś motyw, którego nie pojąłem. A może tutaj nie ma żadnego drugiego dna? Ale lepiej teraz nie odwracajcie się do siebie. Lepiej nie.